Państwu. Od niedzieli w związku ze zmianą czasu o godzinę wcześniej będzie zapadać zmrok, no i widoczność na drogach będzie dużo gorsza. Elementy odblaskowe warto nosić także w mieście. W pierwszej kolejności oczywiście dbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci, ale zadbajmy również o siebie. Pieszy bez odblasków na ubraniu jest widoczny z odległości zaledwie 40 metrów. Z odblaskiem 110 metrów wcześniej, no i liczby mówią same za siebie. Tymczasem właśnie nadchodzącej nocy utworzą się bardzo gęste mgły i zamglenia. Widzialność może być ograniczona nawet do 100 metrów. Proszę na siebie uważać. Nadal bez przymrozków, od 4 stopni na krańcach wschodnich do 7 stopni na wybrzeżu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo i nie rozproszy mgieł, dlatego mogą się one utrzymywać miejscami aż do południa. A kiedy ustąpią, mamy szansę na pogodny dzień i znów uśmiechnie się do nas słońce. Proszę koniecznie z tego skorzystać, bo będzie ciepło. Od 13 stopni miejscami na wybrzeżu do 16 stopni na krańcach zachodnich. Na wiatr będzie słaby, a ciśnienie ma się wahać. W niedzielę także pogodnie, jednak miejscami chmur będzie już więcej, a na wybrzeżu może również pokropić. Jeszcze jak na październik naprawdę ciepło, od 14 stopni w pasie nadmorskim do 16 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany, a ciśnienie będzie już spadać i to zapowiedź poniedziałkowej zmiany pogody. Do zobaczenia po wieczornym wydaniu Kroniki.